Dzień dobry, witam klasy pierwsze na lekcji historii sztuki. Przed nami drugie spotkanie ze sztuką romańską. Poprzednia nasza godzina poświęcona była na ogólne informacje dotyczące cech stylu, który będziemy teraz poznawali przez kolejne kilka naszych spotkań. Styl romański, jak wiemy, narodził się po roku 1000 i ogarnął swoim zasięgiem praktycznie prawie całą Europę od granic kontynentu na Półwyspie Pirenejskim przez Francję, Niemcy, aż do krajów Europy Środkowej, czyli Polski, Czech, Węgier, Europy Północnej, czyli Skandynawii, a na południe sięgał do Włoch. Jego zakres oddziaływania był limitowany podziałami, które już wówczas bardzo wyraźnie podzieliły chrześcijaństwo w Europie na dwie wrogie sobie formacje, czyli prawosławie, którego sercem było Bizancjum, i te kraje, które od Bizancjum przyjęły chrzest i weszły w ten krąg tradycji, na przykład Ruś Kijowska, czy południowe społeczności Słowian mieszkających na Bałkanach, oraz katolicyzm, którego przywódcą był papież w Rzymie i który swoim zasięgiem obejmował te kraje, do których właśnie dotarli misjonarze związani właśnie z Rzymem. Były to ziemie germańskie, najpierw Frankowie i Celtowie mieszkający na wyspie Irlandii, czyli społeczności Iroszkotów, jak ich się nazywało, a potem oczywiście też zachodni Słowianie, w tym Czesi i Polanie. Rok 1000 to także moment, w którym chrześcijaństwo zaczyna zapuszczać korzenie w tych społecznościach mieszkających na obszarach Europy Środkowej i Zachodniej, zwłaszcza Zachodniej oczywiście, bo póki co jeszcze te ziemie słowiańskie to chrześcijaństwo mają bardzo świeżuteńkie. W związku z tym ten proces jeszcze długo będzie przebiegał, zanim ci, którzy zostali ochrzczeni, zrozumieją, że są już członkami nowej społeczności religijnej. Natomiast Germanie na zachodzie już zaczynają się oswajać z tą nową wiarą, ale Kościół nadal ma mnóstwo rzeczy do zrobienia, albowiem mimo postępów nadal pozostają wciąż żywymi enklawy pogaństwa. Można je spotkać zarówno we Francji, na terenie ziem niemieckich, w Anglii, a więc wciąż funkcjonują jeszcze, choć mimo, że już formalnie całe społeczności są chrześcijańskimi, enklawy aktualnych, żyjących systemów religijnych pogańskich. Dlatego ten proces chrystianizacji musi trwać jeszcze i być bardzo intensywnie prowadzony. W tym świecie, który się po 1000 roku kształtuje w Europie, mamy też już zalążki przyszłych państw, którymi będziemy mieli odtąd na stałe do czynienia na naszym kontynencie. Z wielkiego, potężnego, choć jak się okazało, nietrwałego tworu, jakim było Cesarstwo Karolińskie, wykształcą się dwa twory, które już będą miały charakter stały. Z zachodniego Cesarstwa Karolińskiego wykształca się i tworzy Królestwo Francji, a wschodnie ziemie
dawnego cesarstwa Karola Wielkiego, przejęte przez jego sukcesorów, Ludwika Niemca, wnuka cesarza. Stopniowo po wygaśnięciu tej dynastii, przejęte już przez nową dynastię, stają się nowym cesarstwem, czyli Świętym Cesarstwem Rzymskim Narodu Niemieckiego. Ten kształtowanie się tego nowego tworu to była aktywność Ottona I, założyciela dynastii ottońskiej, który właśnie w X wieku, w połowie X wieku podjął ideę cesarstwa zachodu i koronował się w Rzymie na cesarza. Jednak jego koronacji nie uznaje już państwo zachodniofrankijskie, czyli Francja. Tam po wygaśnięciu spadkobierców Karolingów przejmuje władzę Hugon Capet i zakłada własną dynastię królów Francji, czyli Capetyngów. Tak więc już te dwa państwa istnieją i funkcjonują, ale obok nich także powstają inne nowe twory, takie jak chociażby Czechy, księstwo Czech, Węgry, Polska, kraje skandynawskie, a więc po 1000 roku Europa staje się już jakby zagospodarowanym pod względem politycznym kontynentem, ale także już po 1000 roku krzepnie i stabilizuje się system ustrojowy zwany feudalizmem. We wszystkich tych krajach wytwarzają się i struktury feudalne. Z stojącym na szczycie tej drabiny feudalnej suzerenem, władcą, księciem lub królem, no oczywiście na najwyższym piętrze usytuowany jest w tej hierarchii cesarz. Mają oni swoich wasali, a ci z kolei własnych i tak się ta drabina hierarchii buduje. Swoją pozycję te elity feudalne opierają na posiadaniu majątków ziemskich, które stanowią podstawę bogactwa. W tamtym czasie dostarczają właśnie środków, które pozwalają realizować politykę. To właśnie nadawanie ziem sprawia, że powstają te właśnie relacje wasalne, bowiem by zyskać na poparciu i wsparciu określonych osób, suzeren swoimi dobrami dzieli się z takimi właśnie osobami i w ten sposób buduje swoje wzajemne relacje. Także można powiedzieć, że po 1000 roku krzepnie i kształtuje się Europa pod względem gospodarczym i ludnościowym. Okres najgorszych zawirowań jest już zamknięty, skończył się czas wędrówek ludów. Ostatnią taką właśnie falą, która przyniosła morze krwi i nieszczęść, były inwazje Wikingów w X wieku, przeprowadzane ze Skandynawii, które pustoszyły już w sumie zaludnione i zamożne ziemie serca państwa Karola Wielkiego. To się już skończyło, a więc Europa może spokojniej myśleć o stabilizacji i rozwoju. A zatem przybywa ludności, pojawiają się osady, z których z powrotem odbudowują się większe skupiska, czyli miasta. Pomiędzy tymi właśnie ośrodkami zaczynają znowu funkcjonować gościńce, drogi, a na nich wędrować kupcy, handlarze, którzy z towarami docierają do różnych takich miejsc i w ten sposób kończy się czas charakterystyczny dla wczesnego średniowiecza gospodarki naturalnej, czyli takiej, w której wszyscy musieli wytwarzać rzeczy niezbędne do życia, albo samemu, albo zdobywać je metodą wymiany towar za towar, czyli jak to się fachowo mówi, wymiany barterowej. Europa nadal jest oczywiście
społeczeństwem czy społecznościami niepiśmiennymi, jedynymi ludźmi wykształconymi, a więc obszary kultury znajdują się w rękach duchowieństwa. Kościół odgrywa rolę w tym świecie podstawową, a w obrębie Kościoła taką szczególną pozycję zajmują klasztory. To właśnie ich aktywność, ich działalność jest tutaj szczególnie istotna, bo to właśnie w obrębie tych zgromadzeń zakonnych, w tych właśnie opactwach, kumulują się ludzie najbardziej wykształceni, najinteligentniejsi, znający jeszcze tradycję i wiedzę, często sięgającą starożytności. To właśnie w skryptoriach, w bibliotekach tych klasztorów przechowywane są księgi rękopiśmienne. Nie tylko te niezbędne do sprawowania liturgii chrześcijańskiej, Biblia, Ewangeliarze, Psalterze i tak dalej, ale są także księgi poświęcone medycynie, geografii, matematyce. I one zwykle mają właśnie, często właśnie gromadzą wiedzę jeszcze zebraną przez badaczy starożytnych, których tę właśnie jakby przydatną do konkretnych celów spuściznę intelektualną uszanowano i nie zniszczono w początkach średniowiecza. Dlatego też klasztory nadal odgrywają rolę wiodącą. W sztuce, którą się teraz już zajmujemy, a zwłaszcza w architekturze, nurt sztuki sakralnej odgrywa rolę absolutnie pierwszoplanową. Sztuka świecka praktycznie jeszcze prawie nie istnieje, albo rozwija się niemrawo gdzieś w tle zjawisk zachodzących w obrębie sztuki sakralnej. Z kolei w obrębie wszystkich sztuk, którymi się interesujemy, pierwszoplanową rolę zajmuje architektura. To jej podporządkowują się inne dziedziny, takie jak rzeźba czy malarstwo. Mają one ścisły związek z architekturą i w dużej mierze jej służą. Styl romański ma swoje oczywiście korzenie. Tymi korzeniami były dokonania poprzednich etapów, czyli okresu karolińskiego i ottońskiego. Te dwa etapy łączymy w jedną całość i nazywamy okresem przedromańskim. To wówczas wykształcały się formy tworzone właśnie na konkretne potrzeby, na przykład typy budowli, czy sposoby rozwiązywania technologii budowlanych, które teraz są utrzymywane i rozwijane. I dlatego właśnie ogromną rolę w budowaniu, kształtowaniu stylu romańskiego odegrał ten czas nazywany okresem przedromańskim, zwłaszcza to, co działo się w obrębie mecenatu cesarzy z dynastii ottońskiej, Ottona I, Ottona II, Ottona III, czy Henryka II. Pozycja zajmowana wówczas przez cesarzy i ich zadania, które sobie w obrębie mecenatu nakładali, to jest właśnie miejsce wykluwania się stylu romańskiego, który w płynny niejako sposób, bez jakiegoś gwałtownego przeskoku, zaczyna się gdzieś w latach 20., 30. XI stulecia. Tutaj za taką cezurę przyjmujemy zmianę na szczycie władzy. W miejsce pierwszej dynastii ottońskiej pojawi się druga dynastia salicka. Dlatego też Niemcy są jednym z tych głównych obszarów, w których styl romański w architekturze rozwinął się i uzyskał pewien charakterystyczny kształt. Oto od tego elementu zaczniemy naszą naukę, naszą lekcję. Przed nami spotkanie z trzema wielkimi budowlami, które zostały wzniesione na terenie Nadrenii, czyli jednej z głównych krain Niemiec zachodnich, serca cesarstwa w tamtym czasie. Wzdłuż rzeki Ren położone były wielkie ośrodki, przy których powstały potężne świątynie fundowane przez cesarzy. Oto mamy je wypisane tutaj na ekranie. Katedra w Spirze, katedra w Wormacji i katedra w Moguncji.
Z tych trzech najważniejszym obiektem jest katedra w Spirze. Powstała w XI wieku, fundowana przez cesarza Konrada II, a kończona przez jego wnuka cesarza Henryka IV. Na tych budowlach doskonale można prześledzić, jak ta tradycja przedromańska kształtuje ten właśnie model romańszczyzny, która tutaj obowiązywała. Przed nami jedna z najwspanialszych budowli romańskich Europy, jeden z najważniejszych obiektów, które musicie znać i zapamiętać, katedra w Spirze, czyli jak to się po niemiecku mówi, Speyer. Była to wówczas niewielka miejscowość, ale to właśnie tutaj postanowił cesarz Konrad zbudować obiekt, który miał zaświadczyć o jego podejmowaniu przez niego tradycji sięgających poprzedników dynastii ottońskiej i jeszcze dalej w głąb czasu Karola Wielkiego i Karolingów. Tak jak jego poprzednicy, tak on również czuje się w obowiązku podejmować się wielkich fundacji i dlatego też zdecyduje się na budowę tej ogromnej świątyni. Katedra w Spirze jest jednym z największych obiektów sakralnych Europy i największą świątynią romańską obecnie istniejącą. Jest budowlą podłużną, to wyraźnie widzimy na tym zrobionym z lotu ptaka zdjęciu. Reprezentuje model świątyni bazylikowej, bowiem korpus nawowy składa się z środkowej i wyższej nawy i po bokach dwóch naw bocznych, czyli korpus jest trójnawowy. Od zachodu kończy tę świątynię narteks, przedsionek rozbudowany do wersji westwerku, czyli tej masywnego bloku zachodniego. Od wschodu z kolei mamy transept i prezbiterium zamknięte apsydą. Zarówno od zachodu, jak i od wschodu znajdują się dwie na kwadracie, kwadratach wzniesione potężne wieże. Zatem jest ich cztery. A oprócz tych wież mamy jeszcze wieloboczne wieże osadzone po środku na skrzyżowaniu nawy głównej z transeptem i na zwieńczeniu westwerku. Stanowią one jakby te główne jakby osie wertykalne, pionowe, jakby zjeżdżające tę całą złożoną strukturę, jakby skierowane w górę ku niebu i dookoła nich właśnie jakby hierarchicznie sytuują się kolejne człony charakterystycznego dla romańskiego stylu kształtowania bryły, dodawanych geometrycznych, prostych figur. Dzisiaj już od zachodu pierwotnego westwerku nie znajdziemy. On został gdzieś zapewne w XV-XVI wieku na tyle uszkodzony, że go już rozebrano. To, co za chwilkę zobaczymy na zdjęciu współczesnym, jest XIX-wieczną próbą jak gdyby jego odtworzenia. Teraz raz jeszcze ten właśnie element widzimy, bo zeszliśmy już na ziemię i oglądamy tę liczącą sobie ponad 100 kilkadziesiąt metrów długości świątynię kamienną wzniesioną z piaskowca. Charakterystyczne dla romańszczyzny pojawiają się tutaj dekoracje, których jest więcej niż w starszych budowlach. Pojawiają się fryzy arkadkowe, galerie arkadkowe, okna zwane biforiami czy triforiami, które właśnie na wieżach widzimy. Ściany rozdzielają lizeny, czyli pionowe paski muru wysunięte do przodu. Wzbogacają też efekt dwubarwne pasy stosowanego tutaj wątków kamienia. A więc ta świątynia nie robi wrażenia już tak surowej jak te starsze, wcześniejsze. Teraz ją oglądamy od strony wschodniej z prezbiterium i półkolistą apsydą. Była to olbrzymia świątynia, bowiem nawa główna sięgała 33 metrów wysokości.
Pierwotnie była przykryta drewnianym stropem, tak jak na tym rysunku teraz oglądamy. Od strony wschodniej transept i prezbiterium w stosunku do posadzki korpusu nawowego był podniesiony, albowiem pod tymi właśnie częściami kryje się krypta, jak na ówczesne standardy wyjątkowo duża, właściwie stanowiąca jakby odrębny kościół, lekko w ziemi zanurzony. Ta krypta oczywiście pełniła funkcję miejsca przechowywania relikwii, dzięki czemu ta przestrzeń stawała się jeszcze świętsza i mogła pełnić swoją funkcję liturgiczną. Do krypty można było wejść, schodząc po schodach w dół. Pod koniec XI wieku nad nawą główną i nawami bocznymi wykonano jednak kamienne murowane sklepienia. W ten sposób świątynia zyskała dodatkowy efekt, a zastosowane te sklepienia stworzyły już opisywany na poprzedniej lekcji system wiązany, w którym wielkie przęsło wyznaczone przez dwa gurty, czyli pasy kamienne o charakterze kwadratu, był powiązany z dwoma mniejszymi przęsłami w nawach bocznych, po jednej, po drugiej stronie. Takie rozwiązanie nazywamy systemem wiązanym. To pozwalało jakby stworzyć tutaj system sklepień opartych na modelu zwanym krzyżowym. To są sklepienia krzyżowe, bowiem dwie kolebki przecinają się tu pod kątem prostym, dając ten charakterystyczny po skosie poprowadzony krzyż. I już oglądamy zdjęcie pokazujące, jak dzisiaj wygląda wnętrze katedry w Spirze. Masywne, potężne filary podpierają te sklepienia krzyżowe, wzmocnione pasami gurtów. Wyraźnie też widzimy, jak one wyodrębniają kolejne przęsła, czyli cząstki, z których składa się nawa środkowa. Te cząstki wyznaczają jeszcze te bardzo wyraźnie wysunięte do przodu filary, zakończone od przodu wąskimi półkolumnami, na których bezpośrednio te gurty się wspierają. Pomiędzy tymi właśnie wielkimi filarami znajduje się łuk ściany, który wyznacza nam przęsło i on jest podzielony na dwie mniejsze części, na dwa, jak gdyby dwie części mniejszymi łukami, gdzie też pojawia się na filarze wąziutka półkolumna i każda z takich półkolistych części odpowiada mniejszym przęsłom w nawach bocznych. To właśnie jest system wiązany, z którym mamy tutaj do czynienia. A to już oczywiście krypta kryjąca się w podziemiu. Masywna, wielka przestrzeń wypełniona licznymi rzędami kolumn kostkowych, typowych dla architektury romańskiej, na których wspierają się też sklepienne gurty i sklepienia krzyżowe, które też tutaj widzimy. Jak już wspominałem, krypty pierwotnie były miejscami przechowywania relikwii, ale oczywiście z czasem także były miejscem pochówków dla szczególnie wyróżnionych, znaczących zmarłych. To właśnie tu w tej krypcie znaleźli swoje miejsce spoczynku fundator katedry, cesarz Konrad II, jego syn Henryk III i wnuk Henryk IV. Jeszcze zdaje się dwóch kolejnych cesarzy też w katedrze w Speyer, czyli katedrze w Spirze, zostało pochowanych. Prócz nich oczywiście najwyższej rangi duchowieństwo, czyli arcybiskupi czy biskupi też tutaj mieli okazję się na wieczność spocząć. A to już przed nami druga katedra, katedra Wormacji. Tak jak katedra w Spirze reprezentuje model podłużny, bazylikowy, przy czym o zdecydowanie bardziej wyrazista jest w jej przypadku forma bazyliki dwuchórowej, bowiem rzeczywiście i od zachodu, i od wschodu znajdują się osobne prezbiteria. Też korpus trójnawowy w systemie wiązanym został rozwiązany, kiedy sklepienia się tu pojawiły. Mamy też transept.
I tak samo, jak widzimy w spirze, artykują piony wyraźnie podkreślone tutaj wieże, tym razem cylindryczne. Jeszcze oglądamy masywną, potężną bryłę katedry w formacji, górującą nad okolicą, tak jak to przed tygodniem mówiłem, na poprzedniej lekcji mówiłem, że ta świątynia jest, czy te świątynie romańskie są jak górujące nad okolicą zamki Boże. Przypomnę raz jeszcze, że te budowle nie były nigdy planowane jako budowle obronne. Ich funkcja pod tym względem jest fałszywie rozpoznawana jako funkcja obronna. Owszem, zdarzało się, że Kościół ratował życie czy skórę okolicznej ludności, bo jako jedyny obiekt kamienny dawał szansę pewnego zabezpieczenia się przed atakującym wrogiem. Choć oczywiście w końcu zamykające świątynię drzwi nie były nie do sforsowania i w tym samym wdarcie się do środka napastników było jak najbardziej możliwe. O ile oczywiście jakby magia samego miejsca ich przed takim bezeceństwem by nie powstrzymała. Tak więc mówienie o świątyniach romańskich jako o zamkach ma charakter metaforyczny. Pamiętajmy, że jesteśmy w apogeum feudalizmu i wszystko, co wiąże się z najwyższą władzą, kojarzy się wczesnej ludności z zamkiem, czyli Bóg też musi mieć swój zamek, warownię. I to właśnie świetnie te świątynie odzwierciedlają. Jeszcze wciąż patrzymy na katedrę w Formacji, a już przed nami ostatnia z tych trzech katedr, katedra w Moguncji. Jej budowę zainicjowano jeszcze w X wieku, w czasach ottońskich, ale z uwagi na pożary, które tę świątynię nękały, ostateczny jej kształt nadano w wiekach XII-XIII, kiedy przyjęła obecną postać. Ta katedra w Moguncji też jest budowlą dwuchórową. To wyraźnie na zdjęciu widzimy, mamy chór zachodni i wschodni. Dwie potężne, wieloboczne wieże umieszczone na skrzyżowaniu transeptu i jednego i drugiego. I oczywiście jeszcze mamy boczne wieże, przy jednym z nich cylindryczne, pozwalające dostać się na wysokie galerie. Zaglądamy do środka, do katedry w Moguncji i widzimy, że mamy tutaj również system wiązany zastosowany. Warto jednak zauważyć, że doszło do pewnej zmiany w sklepieniach. Owszem, system krzyżowy nadal tu funkcjonuje, ale to tę linię przecięcia dwóch kolebek przechodzących jedna przez drugą pod kątem prostym wzbogacono o jeszcze nowy element. To są żebra sklepienne, które wszystkie biegną ku środkowi, ku kamieniowi zwanemu kluczem lub zwornikiem i który właściwie swoim naciskiem na pozostałe człony tego żebra blokuje go i wzmacnia jego wartość nośną. Takie sklepienie nazywamy krzyżowo-żebrowym. Będzie ono charakterystyczne dla architektury gotyckiej, ale nie ma co ukrywać, narodziło się to sklepienie krzyżowo-żebrowe jeszcze w czasach romańskich. I na koniec tej cząstki opowieści o architekturze niemieckiej mała perełka. Oto przepięknie położone opactwo, czyli klasztor benedyktynów, nosi nazwę Maria Lach. Został on wzniesiony właściwie w kompletnej głuszy, tak jak sobie to tego mnisi życzyli, by z dala od wielkich ośrodków osad mogli żyć i funkcjonować kontemplacyjnie, skupiając się na modlitwie i przepisywaniu ksiąg. Klasztor położony jest nad brzegiem jeziora, a w tle ma górę Eiffel, która jest teraz widoczna. Ten odludnie położony klasztor nie był fundacją cesarską. Fundatorem tej świątyni był feudał
Palatyn Reński. Z klasztoru dzisiaj już niewiele zostało, poza ogólnym kształtem, dyspozycją budynków, które są późniejsze, ale sam kościół przetrwał do naszych czasów znakomicie. Kiedy patrzymy na jego charakterystyczną sylwetkę, od razu zauważamy podobieństwo do oglądanych przed chwilą katedr nadreńskich. Różnica przede wszystkim polega na skali. Jest to budowla dużo mniejsza od tamtych poprzednio oglądanych, zwłaszcza oczywiście od katedry w Spiszu, która, jak już powiedziałem, była największą budowlą romańską Europy. Dzisiaj jest taką budowlą. Tu mamy oczywiście dzieło dużo mniejsze, ale też wyjątkowo szlachetne w charakterze i świetnie ilustrujące naturę w stylu romańskiego w Niemczech i w krajach, które stamtąd te formy romańskie sobie przyswajały. Jak widzimy, jest to świątynia reprezentująca model bazylikowy. Nawa środkowa wyraźnie jest zaakcentowana jako wyższa, a ma po bokach dwie identyczne nawy boczne. Plan to też zresztą nam właśnie przed chwilą teraz pokazał. Ma też dwa chóry, od zachodu z apsydą i od wschodu. Ten zachodni chór jest oczywiście częścią westwerku. Świątynia ma bardzo efektowną postać zewnętrzną. Nawet jak na standardy, które już widzieliśmy w architekturze katedr nadreńskich, jest tutaj jakby jeszcze więcej zdobności i dekoracyjności. Przede wszystkim oczywiście ten efekt wzmacniają lizeny, czyli pionowe paski biegnące od dołu do góry kolejnych powierzchni ścian, fryzy arkadkowe, no i oczywiście tej plastyczności wzmacniają galerie arkadkowe czy okna biforialne, które teraz widzimy tam w głębi, są triforia jeszcze na tych dalszych wieżach. Od zachodu przed fasadą znajduje się atrium, czyli przedsionek. Jak widzimy, ta charakterystyczna dla romańszczyzny wieloczłonowość geometrycznych struktur jest tutaj świetnie widoczna. Po Niemczech przenosimy się do Francji. Obok Niemiec Francja była drugim ośrodkiem rodzenia się i kształtowania stylu romańskiego w Europie. Odegrała podobną rolę. Przy czym w tych narodzinach romańszczyzny w architekturze francuskiej już fundacje monarsze nie odegrały tak istotnej roli. Kiedy doszło do przejęcia władzy przez kapetyngów, ich pozycja w państwie była dużo słabsza niż wówczas pozycja, jaką zajmowali w Niemczech cesarze z dynastii salickiej. Francja szybciej znalazła się w sytuacji rozbicia dzielnicowego, czyli podziałów wewnętrznych, które sprawiły, że monarcha, tytularnie rządzący całym królestwem, realną władzę sprawował na tylko niewielką częścią tego terytorium, która mu bezpośrednio podlegała. Mogła być ona mniejsza nawet od tego, co mieli jego wasale, na przykład książęta Kwitanii, Normandii, Langwedocji czy Burgundii, posiadający większe ziemie, bogatsze, i w związku z tym mogący nawet królowi dyktować warunki. I dlatego tutaj narodziny i rozwój romańszczyzny głównie wiąże się z fundacjami klasztornymi, a szczególnie jedną z nich. Tą fundacją było Cligny, założone w pierwszej połowie X wieku w Burgundii. To opactwo rozrastało się do coraz większych rozmiarów, bowiem było jakby wyjątkowym miejscem na tle innych podobnych placówek w X zwłaszcza wieku. Gdy Kościół znalazł się znowu w kryzysie głębokim i swoistym jakby stanie upadku, to na tym tle Cligny błyszczało blaskiem czystej, silnej, ugruntowanej wiary i mocnej wewnętrznej struktury organizacyjnej. Dlatego chętnych, by być mnichami, tutaj stale liczba rosła. Oczywiście ten
to pastwo miało swoje pewne granice możliwości przyjmowania nowych, kolejnych chętnych. Dlatego też zaczęto zakładać inne klasztory powiązane z tą placówką macierzystą. Tak rodziła się kongregacja kluniacka. By obsłużyć samych tylko w Klini mieszkających duchownych, potrzeba było coraz większych kościołów opackich. Dlatego mamy tutaj wymienione ich trzy. Klini pierwsze to ta najstarsza i najskromniejsza świątynia, która była wzniesiona wraz z pierwszymi murami klasztornymi w pierwszej połowie X wieku. Szybko okazała się niewystarczająca, dlatego przystąpiono do budowy pod koniec X wieku Klini II, drugiej świątyni, ale już w trakcie jej wznoszenia okazała się ona znowu zbyt mała, dlatego nawet nie kończąc jej finałów, zdecydowano się, by zbudować kolejną świątynię, którą, jak widzimy, mamy tutaj nazwaną Klini III. I o tej budowli będziemy musieli się dowiedzieć bardzo dużo przede wszystkim. Na planszy, która się teraz pojawiła, pojawił się tekst duży. Nie będę się oczywiście teraz w czytanie tego tekstu wdawał. Ten tekst pozostawiam Wam do przeczytania, kiedy dostaniecie materiały w PDF-ach, bo tam ten tekst zostanie też zreprodukowany. Traktuje on o samym Klini, o jego początkach i pozycji, jaką to opactwo zajęło. Pokrótce streszczając tę treść, powiem, że rola, jaką odegrała w historii kultury i Europy Zachodniej ta fundacja księcia Akwitanii Wilhelma Pobożnego, jest trudna do oszacowania, jeśli chodzi o znaczenie, o rangę. Jest tak ogromna, tak potężna. Z początku oczywiście opactwo Klini musiało się jakoś znaleźć w tych realiach X wieku, kiedy Kościół był w stanie głębokiego upadku. Jakie były tego upadku przyczyny? Przede wszystkim nad wyborem głowy Kościoła, czyli papieża oraz innych duchownych pełniących funkcje lokalne, przywódcze, czyli miejscowych biskupów, wyborem czuwał władca świecki, cesarz lub król, książę. To była swego rodzaju jakby prerogatywa stawiająca władzę świecką nieco ponad władzą duchowną. Gdy w X wieku na skutek podziałów, a także licznych zgonów, wygasała w bardzo szybkim czasie dynastia karolińska, przechodzący z rąk do rąk tron tak absorbował władców, że nie mieli oni już ani głowy, ani siły, by bezpośrednio angażować się w sprawy Kościoła, na przykład dotyczące wyboru kolejnych papieża. Pamiętajmy, że zostawało się wtedy głową Kościoła Zachodniego, czyli papieżem, dość późno i w związku z tym czas takiej kadencji zasiadania na tronie Piotrowym nie był zwykle zbyt długi. Po śmierci poprzedniego następny papież był wybierany i dlatego też, kiedy zabrakło tutaj silnej ręki władców, cesarzy, o tron Piotrowy toczyły spór potężne rody rzymskie, od dawna ze sobą skonfliktowane i pełne prywatnych celów, by ten tron zagarnąć dla siebie. Dlatego zdarzało się, że na tym tronie zasiadali ludzie absolutnie do tego niepredestynowani, ludzie nie nadający się do tej funkcji. Bywało tak, że papieżem mógł zostać ktoś, kto nie miał nawet wyższych święceń kapłańskich. Tak w przypadku jednego z papieży wówczas miał miejsce. Wybierano osoby niezrównoważone, bo na przykład ludzi zbyt młodych. Tak było z jednym z papieży, który rzeczywiście był nastolatkiem, kiedy został głową Kościoła i zaczął, jak kiedyś rzymscy imperatorzy typu Neron, czy Kaligula, czy Heliogabal, sprawdzać, jak daleko mogą się posunąć
w tym bezwzględnym jak gdyby narzucaniu swojej woli innym i w ten sposób niejako no, ten najwyższy sprawowalny urząd kompromitowali. Rozkład także dotyczył wewnętrznej dyscypliny duchownej. Zaczynało brakować ludzi wykształconych i duchownymi zostawali tacy, którzy nawet nie umieli czytać i pisać. Jak funkcjonowali jako kapłani? Uczyli się świętych tekstów na pamięć i po prostu recytowali je z pamięci, a nie czytali z ksiąg. Również nie najlepiej działo się w obrębie klasztorów, albowiem każda fundacja nowego opactwa wiązała się także z uszczupleniem stanu posiadania fundatora, czyli władzy świeckiej, który dla klasztoru musiał przecież też dać odpowiednie wykrojone ze swojej własności ziemie z chłopami, którzy na nich mieszkali i uprawiali te ziemie, by mogli oni właśnie w ten sposób utrzymywać mnichów w klasztorze. W pewnym momencie ta chęć fundowania zaczynała wchodzić w konflikt z pragnieniem jednak zachowania bezpośrednich wpływów, a także korzystania z tych oddawanych ziem. W ten sposób w X wieku pojawiały się częste praktyki, że fundator świecki nowego opactwa zachowywał sobie prawo do mianowania jego przywódców, czyli opatów. I poprzez nich sterował jakby społecznością, wtrącając się często do najdrobniejszych spraw, a przede wszystkim oczywiście trzymając rękę na kasie, jak to się mówi. I właśnie na tym tle odróżniało się opactwo Klini, którego fundator, książę Akwitani Wilhelm Pobożny, zrzekł się jakichkolwiek praw do ziem oddanych klasztorowi w swoim imieniu, ale także w imieniu swoich następców, czyli jakby załatwił swoich wnuków, prawnuków, których już żaden nie miał żadnego tytułu, by się upomnieć jakiekolwiek zyski z tamtego właśnie, z tamtych ziem, które przodek oddał mnichom. I w ten sposób benedyktyni w Klini mogli jak gdyby działać samodzielnie, nie narzucano im niczego. I to sprawiło, że wytworzyła się w tej wspólnocie szczególna jakby wola zmian, reformy, najpierw życia zakonnego, a potem także innych aspektów życia średniowiecznej Europy, także władzy świeckiej oraz zwykłych ludzi. I to właśnie Cluny tutaj odegrało w wielkiej reformie u progu XI wieku rolę kluczową. Ta chęć zmieniania świata dotyczyła także ludzi świeckich. Benedyktyni z Cluny zdawali sobie sprawę, że jest ogromna jeszcze praca do wykonania, albowiem te enklawy pogańskie, o których mówiłem, były wciąż łatwo zauważalne. I dlatego zdecydowano się na propagandę wiary poprzez szerzenie kultu świętych, którzy mieli zastąpić lokalne bóstwa jako te ośrodki szczególnej modlitwy i uwielbienia ludności. A że święty jest już w niebie, to na ziemi pozostawały jego szczątki doczesne. Dlatego też wraz równolegle z kultem świętych rozwija się kult relikwii. I dlatego w tych świątyniach, które zaczęto fundować w miejscu, gdzie wcześniej zbierali się poganie, na ołtarzach windowały w bogato, wspaniale zdobionych relikwiarzach też doczesne szczątki, czyli relikwie świętych. Szybko zaczynała się kształtować praktyka, by je odwiedzać, by do tych szczególnie czczonych świętych pielgrzymować. I w ten sposób rozpoczęło się kształtowanie praktyk pielgrzymkowych. Coraz większe liczby ludzi wędrowały sobie do tych właśnie docelowo miejsc, gdzie znajdować się miały relikwie szczególnie czczonych świętych, by się tam znaleźć i upraszać łask czy cudów. W ten sposób zaczął się kształtować na bazie opactwa Cluny i jego filii ruch pielgrzymkowy, cały szlak pielgrzymkowy,
który mnisi bardzo mocno wspierali. Ta chęć jakby sterowania tym procesem chrystianizacji sprawiła, że jeden z mnichów Kliny, który już będąc papieżem Urbanem II, rzucił podczas jednego z synodów we Francji ideę walki o grób Chrystusa. Tak zaczęły się krucjaty i w tym właśnie wielkim dziele średniowiecza, jakim był ruch krucjatowy, opactwo w Klinie odegrało rolę szczególną, bardzo istotną. Rozrastające się opactwo nie było w stanie oczywiście wchłonąć w swoje mury wszystkich chętnych, dlatego zaczęły, jak już mówiłem, powstawać filie. I w ten sposób z tych klasztorów podporządkowanych Klinie wykształcała się cała kongregacja kluniacka. Przyjmuje się, że w XII wieku do tej społeczności mogło należeć od 800 do nawet 1200 klasztorów, głównie na terenie Francji, ale nie tylko, znajdujących się. No i właśnie w tych klasztorach, w tych murach zamkniętych było gdzieś prawdopodobnie około 20 tysięcy mnichów. Tak więc już chociażby te dane wystarczą, żeby zorientować się, z jaką potęgą mamy do czynienia. I oto przed nami makieta odtwarzająca wygląd opactwa Kliny pod koniec średniowiecza. Ogromny kompleks klasztorny, składający się z wielu skrzydeł budynków, stanowi ten rdzeń, w którym mnisi żyją i pracują na co dzień. Ale jednak dominantą w całości jest oczywiście Kościół opacki, który ma swoją szczególną pozycję, zajmuje ją tu bardzo wyraźnie. To nasz główny cel, którym się teraz zajmiemy. Ten kościół opacki, który teraz na tej makiecie już oglądacie, to właśnie Kliny 3. Jej poprzedniczka Kliny 2 znajduje się nieco dalej, o właśnie w tym miejscu. Nie została nawet skończona, a po Kliny 1 nie pozostał już w tym momencie żaden ślad. Oto plan całości. Jak widzimy, rzeczywiście jest to bardzo złożony i skomplikowany układ budynków tworzących kolejne dziedzińce wewnętrzne, wirydarze. Ale szczególnie w tym całym układzie wyróżnia się sylweta kościoła Kliny 3, czyli tego głównego miejsca kultu, który teraz oglądamy. Przybywający do Kliny, by pokłonić się relikwią, by tutaj znaleźć kontakt z Bogiem pielgrzymi, gdy już przekroczyli bramy opactwa, stawali na wprost świątyni, widząc jej dwuwieżową fasadę, tak jak to teraz oglądamy. I tutaj pomiędzy nimi w fasadzie znajdowało się główne wejście wzbogacone obramieniem dekoracyjnym, czyli portalem. I teraz wierni wchodzą przez to pierwsze wejście do przestrzeni, która nosi nazwę narteks, czyli przedsionek, tak jak to miało miejsce w bazylikach wczesnochrześcijańskich. Narteks kończy się kolejną ścianą z wejściem, otworem drzwiowym, który wprowadza nas już do korpusu nawowego. To olbrzymia część wydłużona świątyni. Tyle tylko, że tu nie mamy do czynienia z prostą trójnawową bazyliką. Jest to bazylika pięcionawowa. I idąc właśnie tymi nawami bocznymi ku sercu świątyni, ku prezbiterium i ołtarzowi głównemu, po drodze mijamy kolejne apsydy, przepraszam, kolejne transepty, czyli nawy poprzeczne, które w poprzek korpusu zostały ustawione. Jak widzimy, świątynia nazywana kościołem opackim Kliny 3 była potężna. Liczyła sobie 190 metrów długości, a w najwyższym punkcie sklepienia nawy środkowej 33 nawet metry wysokości. To był jeden z największych kościołów ówczesnego świata. Godna rywalka katedry w Spirze. Tyle tylko, że tego kościoła już dzisiaj nie mamy, więc go nie zobaczymy na zdjęciu, a co najwyżej na zdjęciach będących cyfrowymi rekonstrukcjami. Dlaczego?
bo kościół ten został zniszczony w czasie trwania Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Fundamentaliści jakobińscy rządzący Francją pod koniec XVIII wieku za szczególnego wroga uznali religię chrześcijańską i wszystkie elementy tej religii służące stały się celem także ich działań. I z tego też powodu ta świątynia została najpierw splądrowana, spalona, a potem zdecydowano się o jej rozbiórce i tak sukcesywnie znikała, także pozostał po niej tylko mały, drobny fragment. Dla potężnego ruchu, który tutaj przez wieki gromadził się w przedsionku, czyli w narteksie tej świątyni, trzeba było opracować rozwiązania architektoniczne, by ten tłum mógł spokojnie w stronę prezbiterium, czyli docelowego miejsca, gdzie na ołtarzu znajdowały się te najcenniejsze relikwie, by to wszystko mogło funkcjonować. I dlatego wędrujący nawą boczną wierni docierają w pewnym momencie do przestrzeni, którą nazwiemy obejściem, czyli pozwalającej okrążyć prezbiterium z ołtarzem, gdzie znajdowały się relikwie i bez konieczności wchodzenia do tego prezbiterium, bo wszystko pozostawało w polu obserwacji z uwagi na duże arkady oddzielające prezbiterium z tą częścią właśnie ambitu, czyli obejścia. W klasztorach w Cluny obowiązywały obostrzone reguły, które kiedyś stworzył dla benedyktynów święty Benedykt z Nursi. Ta benedyktyńska reguła została tutaj dodatkowo wzmocniona szeregiem jak gdyby zobowiązań, jakie mnisi mieli wypełniać, by zasłużyć w przyszłości na nagrodę w niebie. Najważniejsza była oczywiście modlitwa i dlatego też przyjęto, że każdy duchowny w habicie, czyli mnich, kapłan jednocześnie, musi przynajmniej raz dziennie odprawić mszę. Żeby było to możliwe, kościół musiał posiadać dużą ilość ołtarzy, nie tylko ten ołtarz główny, który kryje się w tej prezbiterialnej apsydzie, ale także ołtarze boczne. I je właśnie teraz oglądamy jako tak zwany wieniec apsyd, bo układają się one do rzeczywiście promieniście wokół prawie półokrągłego prezbiterium. To właśnie w tych apsydach, także na ramionach transeptu widocznych, mnisi mieli szansę dobrać się do nich i tę mszę celebrować. To nam tłumaczy, dlaczego te apsydy się tutaj pojawiają i mają charakterystyczny kształt dla architektury romańskiej. Tak więc już podsumowując, ta świątynia dawała wiernym możliwość ruchu. Spójrzmy raz jeszcze na bryłę świątyni rysunkowo tworzoną i plan. Gdy właśnie już ten tłum znalazł się jak co dzień w obrębie narteksu, czekając na otwarcie kościoła, ruszał do przodu. Jego wędrówkę zapewne ograniczano do jednego tylko ciągu naw bocznych, na przykład tych. I tutaj, mijając kolejne transepty, ten tłum dociera do miejsca, gdzie w wyniku przewężenia może okrążyć i prezbiterium i zobaczyć, gdy jak najbliżej się da relikwie, wkraczając do ambitu, czyli obejścia. I teraz właśnie po okręgu ten tłum przechodzi, mając wciąż przed oczami relikwie i ołtarz, do nawy bocznej drugiej i wywędrowuje nią z powrotem na zewnątrz. Teraz na tym planie i rzucie zobaczymy te charakterystyczne człony, z których Cluny 3 się składało. A więc idąc od zachodu, świątynia była orientowana jak większość kościołów w tamtym czasie, czyli prezbiterium powinno wypadać w kierunku wschodnim. I tak jest w tym przypadku. No i właśnie, pierwsze, co z czym pielgrzym miał, jak już wiemy, do czynienia, to dwuwieżowa fasada z wejściem prowadzącym do narteksu. I tu się to właśnie towarzystwo zbierało, kiedy już
przychodziła odpowiednia pora, otwierały się drzwi główne i wtedy można było wpłynąć do tej części korpusu nawowego, pięcionawowego, bo jak widzimy, składa się on z nawy środkowej i dwóch naw bocznych, czyli łącznie jest ich cztery. Cztery plus ta jedna daje nam pięć, więc mamy tutaj świątynię pięcionawową. I już strzałki pokazują, gdzie się tego korpusu pięcionawowego można dopatrzeć. Po drodze wiemy, że były transepty, tym jeden większy, a potem mniejszy, wszystkie też oczywiście z apsydami od wschodu, jak widzimy. No i wreszcie docieramy do prezbiterium, czyli tej przestrzeni ołtarzowej. I wierni oczywiście do niej nie wchodzą, szanując tę świętość tego miejsca, obchodzą to wszystko obejściem, czyli ambitem pozwalającym okrążyć to prezbiterium. A potem ten tłum już z drugiej strony wychodził z kościoła. Skoro nie mamy oryginału, czy nie możemy zobaczyć zdjęć współcześnie prezentującej się w świątyni zwanej Klini 3, no to musimy zadowolić się jej wygenerowanymi wizerunkami komputerowo albo makietami czy rysunkami. I widzimy, że piętrzenie się tych form, brył jest analogiczne do tego, co dzieje się z architekturą cesarską w Niemczech. Jesteśmy już w środku. Ta ogromna, ciągnąca się ponad 100 metrów długości nawa główna przykryta jest sklepieniami kolebkowymi tym razem, czyli w formie połowy walca, rozczłonkowanymi gurtami, pasami, które ją te sklepienia wspierają. W porównaniu do architektury niemieckiej, ta francuska, ten francuski model jest bardziej zaawansowany technologicznie. Tę ogromną wysokość, jaką tu osiąga świątynia, nie zrealizowano kosztem grubości murów. Nie są one aż tak strasznie grube, jak te w Spirze czy w Moguncji, gdzie tam dochodzi do podnóża nawet do 3 metrów grubości. Tutaj już tak źle nie jest, bowiem zastosowano pewien system, by sklepienia dociążające podpory nie doprowadziły do katastrofy, czyli nie zawaliły się. Otóż te gurty sklepienne, które podpierają nasze sklepienia, wspierają się na filarach, bowiem wypadają zawsze na osi wysuniętych do przodu tych półkolumnienek filarów. I to one większość tego ciężaru przenoszą w dół do fundamentu. Ale w przypadku wysokiej bardzo budowli i monumentalnej ten system wsparcia na filarach nie wystarczy. I dlatego jeszcze pod koniec starożytności zapewne korzystając z różnych elementów matematyki pochodzących, wyliczono, że trzeba dodatkowo ten system wsparcia filarów wzmocnić konstrukcjami zewnętrznymi. I tak pojawiają nam się przypory oraz łączące te przypory ze ścianą, gdzie schodzi ten właśnie gurt sklepienny, łuki przyporowe. Z terminem przypora mieliśmy już do czynienia w przypadku architektury bizantyńskiej. Przypomnę, cztery potężne elementy dostawione do sześciennego członu głównego, na którym spoczywa kopuła kościoła Hagia Sofia. Teraz nam się pojawiają przypory jako elementy konstrukcji architektonicznej w Europie Zachodniej. Dodam, że to będzie element też typowy dla gotyku. I z tego też powodu widzimy, jak tu już tutaj na etapie romańszczyzny te rozwiązania potem typowe dla gotyku kształtują się i rodzą. Jeszcze jeden element z gotykiem tutaj wyraźnie ma związek. Ostre łuki, bowiem arkady międzynawowe nie mają wykroju półkolistego, tylko ostrołukową, czyli składają się jakby z dwóch odcinków koła, które się ze sobą zetknęły.
Jeszcze spojrzymy na przekrój kościoła Klini 3, by zorientować się, jak ta struktura wewnątrz wyglądała. A to już próba odtworzenia wyglądu wnętrza świątyni, do czego wykorzystano oczywiście różne programy cyfrowe. I w ten sposób możemy jak gdyby sobie pomyśleć, że jesteśmy w środku świątyni. Tak jak wspomniałem, wokół Klini powstawały liczne świątynie od niej zależne z klasztorami, czyli opactwa filialne. Jednym z nich było opactwo benedyktyńskie w miejscowości Wezle, które teraz oglądamy. Musicie tę nazwę niestety sobie przyswoić, zapamiętać. Piszemy Wezelaj przez Y na końcu, a czytamy Wezle. I dzisiaj się to nieźle prezentuje, jak widzimy. Na szczycie wzniesienia znajduje się nieduże miasteczko, a jego sercem jest potężna świątynia. Oczywiście dużo mniejsza od Klini 3, ale z nią wyraźnie powiązana. Dużo gorzej zachowały się zabudowania klasztorne. Tego praktycznie już dzisiaj nie ma. Został sam kościół. Co go łączy z Klini 3? Idąc od zachodu, fasada dwuwieżowa. Co prawda jednej z wież nie udało się skończyć, ale widzimy intencję, że miała tu być. Poprzez jeden z trzech portali z wejściami dostajemy się do narteksu, czyli przedsionka, a dopiero potem do korpusu nawowego, tym razem już trójnawowego, który zamyka poprowadzony pod kątem prostym transept. A na końcu jest prezbiterium z obejściem. Jesteśmy już w środku kościoła Wezle. Widzimy teraz narteks z portalem prowadzącym już do głównej części świątyni. Ten element, który będziemy sobie jeszcze dodatkowo omawiali w ramach rzeźby romańskiej, jest takim właśnie punktem granicznym. Gdy już ta przestrzeń wypełniła się przybyszami, czyli pątnikami, którzy zjawili się z różnych części, by tutaj się odwiedzić pewne szczególne relikwie. Dodam, że właśnie opactwo Wezle słynęło z uwagi na przechowywane wewnątrz relikwie świętej Marii Magdaleny. I to one były tutaj magnesem przyciągającym te tłumy. No i właśnie, jak ten tłum się już zebrał, otwierano te drzwi i to towarzystwo wchodziło do środka. I wtedy miało taki widok jak teraz. To wspaniała świątynia, naprawdę wyjątkowo efektowna i ładna. Trójnawowy korpus. Filary wspierające sklepienia krzyżowe wsparte na gurtach. Filary też z profilowanymi elementami i wydłużonymi półkolumnami. Jak widzicie, na tych właśnie elementach architektonicznych pojawiają się w kapitalach rzeźby. Dlatego też już teraz anonsuję, że te właśnie opactwa związane z Klini i samo Klini przyczyniło się walnie do odrodzenia rzeźby po wiekach nieobecności w Europie. Opactwo Wezle, z uwagi na te relikwie świętej Marii Magdaleny, było jednym z głównych celów pielgrzymek. Ale tak jak już wspomniałem, by już tak dogłębnie przejąć umysły i wiarę Europejczyków, szerzyło opactwo Klini kult świętych i w ten sposób powstawały liczne takie ośrodki, w których tych właśnie relikwie świętych można było zobaczyć i do nich się w różnych intencjach modlić. I tak kształtował się i rodził pierwszy wielki szlak turystyczny Europy. Nazywamy go szlakiem pielgrzymkowym, a prowadził do Santiago de Compostela. To nazwa kościoła i miejscowości położonej na terenie dzisiejszej Hiszpanii,
w samym właściwie narożu już otoczonym wodami Atlantyku. Tam powstał monumentalny kościół, w którym przechowywano szczątki apostoła Jakuba, czyli świętego Jakuba Większego. Jak trafił do tamtego miejsca? Tu legendy trzeba spytać, a ta z kolei bałamutnie opowiada, jak to właśnie ten święty trafił do tego miejsca, przeniesiony po śmierci przez anioły, które właśnie zwłoki świętego Jakuba zabrawszy, poszybowali właśnie tu do Europy Zachodniej i położyli tam w tym miejscu, gdzie potem zbudowano kościół. Santiago de Compostela było celem pielgrzymek wyjątkowo silnym. Działało jak magnes, mocniej nawet niż Rzym, nie wspominając o Ziemi Świętej, do której wyprawa była naprawdę wielkim, potężnym wyzwaniem i ogromnym ryzykiem i także powiązana była z gigantycznymi kosztami. Dlatego piesza, bo piesza, trwająca długo pielgrzymka do Santiago wydawała się wielu ludziom bardziej realna i dlatego to było miejsce szczególnie pod tym względem popularne. Ale także, zanim do świętego Jakuba się już doszło, a czasami trzeba było pokonać parę tysięcy kilometrów, to trzeba było się gdzieś też i zatrzymywać, chociażby na noc, czy na chwilę odpoczynku, no bo ile można wędrować. I dlatego teraz właśnie widzimy, jak z różnych części Europy kształtowały się te nitki szlaku pielgrzymkowego, który teraz właśnie na rysunku oglądamy. I widzimy, jak te z różnych stron idące nitki spotykają się w pewnym momencie w jednej całości i gdzieś w okolicach tutaj właśnie Pirenejów te szlaki łączyły się, żeby już tylko jedną drogą poprowadzić dalej pątników aż do Santiago de Compostela. Tu mamy Wezle chociażby, o właśnie, widzimy. I w takich to miejscach jak Wezle, jak Toulouse, Kong, można było spotkać różne święte postacie zamknięte w relikwiarzach i tam właśnie zostać na pewien dłuższy czas, odzyskać siły, wzmocnić się, by ruszyć dalej w stronę Santiago de Compostela. Ten kościół dzisiaj wygląda tak. To wspaniała barokowa świątynia, bo te wszystkie elementy, bogactwa i tak dalej nie należą do stylu romańskiego, tylko ukształtowanego wiele wieków później baroku. Dlaczego zatem w ogóle o nim mówię, poza ogólną informacją? Otóż pod tą sukienką barokową kryje się całkiem dobrze zachowana świątynia romańska. Została ona jakby tylko ubrana na zewnątrz tym barokiem, a nie zmieniła charakteru i natury. Tak wyglądała w XI wieku, kiedy tę świątynię wznoszono. Więc jak widzimy, jest to budowla podłużna, wykorzystująca formę krzyża łacińskiego, zakończona półkolistą apsydą, otoczoną ambitem, czyli obejściem, wraz z licznymi kaplicami, wieńcem apsyd dookoła, tutaj też się znajdującymi. Jak widzimy, ten model powstawał pod wpływem Klini III. Co je łączy, te budowle Klini III i kościół pielgrzymkowy, bo tak ten model nazywamy. Wydłużony korpus bazylikowy, trójnawowy, który pozwala przesuwać wiernych także wokół transeptu i potem obejściem oprowadzić je wokół prezbiterium. A co je dzieli? Już co się nam zaczyna pojawiać. Popatrzmy, wielka nawa środkowa kościoła Santiago de Compostela pozostała wciąż w swoim romańskim charakterze, bez właściwie żadnych większych przeróbek i zmian. Jest to wnętrze dość dziwne, bowiem brakuje nam światła dziennego. Mimo że nawy boczne są dużo niższe niż nawa środkowa, to ta nie posiada własnych okien, bo w tym miejscu, gdzie powinny one być, są empory, czyli galerie na piętrze. I właśnie taki model świątyni, w którym
Nawa środkowa jest oczywiście wyższa niż nawy boczne, co wymagane jest, by mówić o świątyni bazylikowej, to jednak coś nas powstrzyma przed powiedzeniem, że jest to bazylika. Właśnie brak okien u góry, bo one jeszcze też powinny być. Dlatego taki model nazywamy pseudobazyliką. Nad nawami bocznymi umieszczone są bowiem galerie na piętrze, czyli empory. Tutaj miały one szczególne zastosowanie w tej pseudobazylice, te potężne przestrzenie na dwóch kondygnacjach rozmieszczone, pozwalały na wejście do środka jeszcze większej liczby wiernych, niż gdyby tego nie było, tych empor. I teraz w tym przekroju też widzimy, że nawę środkową oświetlają okna umieszczone albo w nawach bocznych, albo powyżej w emporach. Na tym szlaku pielgrzymkowym wiodącym do Santiago jednym z ważnych miejsc przystankowych była Tuluza, a w szczególności kościół świętego Saturnina, czyli Saint-Sernin w Tuluzie. Był to jeden z najbardziej czczonych na terenie Francji świętych i dlatego było to miejsce szczególnie istotne jako miejsce pielgrzymkowe. Powstał tutaj ogromny kościół wzniesiony na planie krzyża łacińskiego, czyli tego krzyża nierównoramiennego. I mimo, że nie został w pełni ukończony, bo na przykład zabrakło wież od strony zachodniej, to jednak robi potężne wrażenie, tak jak to teraz na tym zdjęciu lotniczym widzimy. I fakt, że mamy tu budowlę o charakterze pseudobazylikowym, też widać, bo nawa główna nie ma własnych okien. Teraz plan kościoła Saint-Sernin w Tuluzie. Znowu, tak jak w Cluny, widzimy, że wierni idą w stronę części centralnych, sunąc tymi nawami bocznymi, a potem okrążają całość obejściem transeptu, dostają się do prezbiterium, do tej części najświętszej. Nad nawami bocznymi, tymi wewnętrznymi, kryją się też efektowne galerie na piętrze, czyli empory. Przyjrzyjmy się jeszcze, jak wygląda ten kościół z zewnątrz, od strony zachodniej. To jest właśnie ten narteks. Tu widać, że miały powstać wieże, ale ich już nie zbudowano. A to część wschodnia, no, robił jeszcze lepsze wrażenie niż tamta, z tymi licznymi apsydami, bogato dekorowanymi półkolumienkami. To w środek oczywiście, tak wygląda kościół Saint-Sernin obecnie. I faktycznie nad nawami bocznymi rozpostarto galerie na piętrze, czyli empory. I kościół, nawa główna w ten sposób nie ma własnych okien, czyli jest to pseudobazylika. W architekturze romańskiej panuje dość duże zróżnicowanie form, czyli nie ma tutaj jednego takiego modelu, który byłby powszechny i stosowany zawsze. Zwłaszcza we Francji występują tak zwane regionalizmy, czyli elementy, które różnią się od pozostałych budowli wznoszonych w stylu romańskim. Jednym z takich wyrazistych, odrębnych regionów jest rejon zwany Poitou. Zaznaczono, że mamy to na mapie Francji na czerwono. Rejon Poitou ma kontakt z morzem, ale nie bałtyckim, tylko oceanem oczywiście. Ten rejon jest właśnie od strony zachodniej Francji i tu już mamy Atlantyk. Co takiego innego zostaniemy, poznając jedyną właśnie świątynię z tego regionu do zapamiętania? Kościół Notre-Dame-la-Grande w Poitiers. Wiem, że to wezwanie jest okropnie skomplikowane, ale przynajmniej to Notre-Dame w Poitiers warto byłoby sobie jakoś do głów wprowadzić.
Bobiek jest bowiem jednym z elementów wpisanych do tak zwanego kanonu maturalnego. Tak wygląda ta świątynia. Nie imponuje może swoją wysokością. No tutaj gdzie się równać z Klini 3 czy katedrą w Spirze. Jest to w końcu nie aż tej rangi świątynia, a jednak warta jest, by się jej przyjrzeć. A decyduje o tym dekoracja rzeźbiarska, fasady. No, można powiedzieć, że człowiek dostaje oczopląsu, kiedy patrzy na tę ilość tutaj użytych elementów dekoracyjnych. Nisze półkoliste z posągami, reliefy, ozdobne obramienia wejściowe, czyli portal. Także nawet wieżyczki jakby przykleiły się z boku do tego korpusu. Zawstydzone, że nie są aż tak bogato zdobione jak ta część środkowa. To nam mówi o jednym, że czas niechęci do rzeźby skończył się już bezpowrotnie. A zatem ludzie średniowiecza odrobili pewną lekcję, która pozwoliła im, by rzeźba po wiekach siedmiu praktycznie niemal od zera się odradzała. I teraz ta rzeźba właśnie zdobywa dla siebie przebojem miejsce na fasadzie tej świątyni. Tutaj zamkniemy sobie zajęcia dzisiejsze i wrócimy przy następnej lekcji, by poznawać kolejne obiekty. Tym razem przeniesiemy się do Włoch. A póki co, żegnam Was wszystkich serdecznie.